Otwieram zebranie wiejskie wsi Golina i Stefanów. Witam serdecznie zaproszonych i przybyłych gości. Witam radnego Rady Powiatu Jarocińskiego, pana Karola Matuszaka. Witam radnego Rady Miejskiej w Jarocinie, pana Marcina Półrolniczaka. Witam pracowników Starostwa Powiatowego. Witam dyrektora Wydziału Rozwoju Gminy, pana Sebastiana Walczaka. Witam pracowników Urzędu Miejskiego, lokalne media, Radę Sołecką i was wszyscy drodzy mieszkańcy. Przybyli tak licznie w gronie. Bardzo się cieszę. Program dzisiejszego zebrania przedstawia się następująco. Otwarcie i powitanie zaproszonych gości, przedstawienie programu zebrania, sprawy bieżące ważne dla mieszkańców sołectwa, propozycje zmian w Funduszu Sołeckim na 2017 rok, podjęcie uchwał, wolne głosy i wnioski i zakończenie zebrania. W sprawach bieżących ważnych dla mieszkańców sołectwa. Pierwsze. Informacja o wykonanej ostatnio inwestycji w naszej miejscowości, to jest kanalizacja deszczowa na osiedlu przy ulicy Wojska Polskiego i ulicy Zakrzewskiej. Jeżeli chodzi o te inwestycje, bardzo proszę o wypowiedzenie się tutaj radnego Rady Powiatu, że w związku z tym, że inwestycja była również robiona na ulicy Zakrzewskiej, która jest ulicą drogą powiatową. Dlaczego ona była w tej chwili robiona, a będzie wykonana w przyszłym roku? Proszę bardzo tutaj radnego naszego Znaczy, witam państwa serdecznie. Znaczy, tak jak było planowane, tu nie mam nic do dodania. Tak jak pan starosta mówił na początku roku, jest to inwestycja przewidziana, zawsze była przewidziana na 2018 rok. Projekt był skończony w tym roku, w lutym. No i ma to być, z tego co słyszę, inwestycja numer jeden w przyszłym roku w powiecie. Mając dwie setenówki, będzie właśnie Zakrzew Golina i druga setenówka ma być na Żelkowie zgłoszona. Trzecia ulica ma być robiona z funduszy ze środków powiatowych, to będzie Góra Nosków. Kolejną taką ulicę, którą będziemy przygotowywać do tych dużych inwestycji, to będzie Golina Potarzyca. W przyszłym roku ma być wykonany projekt, to ma być Golina w zasadzie prawie pod Rusko, tam do tego skrzyżowania, gdzie jest na Rusko. To ma być taka duża kolejna inwestycja, jeżeli chodzi o tę ulicę dworcową, żeby odciążyć ruch ewentualnie w Golinie, jak jest w tej chwili, w drugą stronę. To ma być, znaczy od lasu, bo do lasu mamy zrobione, do skrzyżowania na Rusku. No to tak jeszcze, jeżeli chodzi o strony powiatowe, jak już jestem przy głosie, cały czas się staramy, jeżeli państwo no też podpowiedzicie, bo chodzi o to, żeby ten przystanek, tam jest cały czas chcemy pomóc państwu rozpopom, żeby ten przystanek im tam troszkę no, przenieść, tylko nie mamy po prostu gdzie przenieść na tej dworcowej ulicy, bo jest to w tej chwili już uciążliwe tam, jeżeli chodzi o te ilości pracowników, którzy tam wsiadają i hałasy, no. I bałagan po prostu, no tylko nie ma go gdzie fizycznie przenieść. Jeżeli jest jakaś, no nie wiem, komuś jakaś myśl przyjdzie, czy jest w stanie nam to podpowiedzieć, to będę wdzięczny, bo jak nie przedszkole, to sklep, no i nie ma tego po prostu gdzie ruszyć. Nie? Tak to wygląda, jeżeli chodzi o inwestycje powiatowe. No na ulicy Zakrzewskiej w zasadzie gmina zrobiła w tym roku kanalizację, jest tam to odwodnienie przeprowadzone, tak że nikt nie stoi na przeszkodzie, aby tę ulicę zrobić. Ona będzie ładna, szeroka, zresztą dzisiaj tak widać, że jest i szeroka, na razie nieładna, na razie jest taka jaka jest, ale jest przynajmniej szeroka, nie? Także to będzie dosyć okazała ulica, ja myślę, że będziemy wszyscy bardzo zadowoleni. Ja mam tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo. Może tutaj w sprawie ulicy Wojska Polskiego i osiedla, może wypowie się pan dyrektor Wydziału Rozwoju Gminy Jarocin, pan Sebastian Walczak, proszę bardzo. Dzień dobry państwu. W temacie ulicy Wojska Polskiego był ogłoszony przetarg, niestety nie doszło do rozstrzygnięcia, gdyż kwota przetargu przekraczała budżet założony o około 300 tysięcy złotych. W związku z tym postanowiliśmy tutaj złożyć wniosek o dofinansowanie. Do końca września
te wnioski będą składane. Myślę, że do końca roku będzie rozstrzygnięcie w tej sprawie. Jeśli będzie wszystko pozytywnie, to w przyszłym roku będziemy przystąpić do realizacji tego zadania. No to myślę, że w tym temacie tyle. Dziękuję bardzo. W sprawach bieżących, dotyczących tutaj mieszkańców sołectwa, podam taką informację, że radni Rady Miejskiej zatwierdzili na przyszły rok dla sołectw gminy Jarocin fundusz sołecki. No, fundusz sołecki w tym roku był bogaty, ale w przyszłym roku już taki nie będzie. W przyszłym roku fundusz sołecki będzie na kwotę 35 343 zł i 30 groszy dla Goliny i Stefanów. To jest taka informacja. Jeżeli chodzi o fundusz sołecki, zebranie na podział tego funduszu sołeckiego zrobię gdzieś w połowie września. Także jeżeli ktoś ma jakieś pomysły, jak go wykorzystać, to ja tylko chciałbym sobie tutaj zagwarantować około 10 tysięcy z tych 30 na dwie imprezy dla mieszkańców, które organizujemy. No bo naprawdę bez tych pieniędzy z funduszu sołeckiego imprezę zorganizować dla mieszkańców to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Dlatego te 10 tysięcy chciałbym zostawić. W tym roku zorganizowaliśmy dwie imprezy, ale na jednej żeśmy zaoszczędzili, dlatego że była finansowana z innych źródeł. I te pieniądze, które żeśmy mieli na przeznaczone właśnie na oprawę muzyczną, na ochronę, na te sprawy, zaoszczędziliśmy i dzisiaj na tym zebraniu będą przeznaczone, no nie wiem, jeżeli Państwo się zgodzą, bo to jest tylko propozycja moja i Rady Sołeckiej, przeznaczyć te 4400 zaoszczędzone z tej imprezy na zakup strojów piłkarskich dla najmłodszych, dla tych najmłodszych piłkarzy domu, nie? Żeby po prostu mieli w czym reprezentować nasze sołectwo, no i oczywiście gminę też, nie? No. To by było tyle. Z informacji w sprawach bieżących, ważnych dla mieszkańców sołectwa, przejdziemy teraz do sprawy tutaj troszeczkę nas nurtującej. Informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą Ubojnia Drobiu wraz z infrastrukturą gminy Jarocin, Golina, tereny inwestycyjne. Proszę Państwa, ja tutaj nie będę się może tłumaczył, nie będę tego, ale powiem tak. Z moich informacji otrzymanych z Urzędu Miejskiego to otrzymałem informację o wpłynięciu wniosku o budowę ubojni. To był akurat ten weekend majowy, znaczy po tym weekendzie majowym. No i później udałem się do urzędu w celu uzyskania więcej informacji, bo to była tylko lakoniczna wzmianka o tym, że taki wniosek wpłynął do Urzędu Miejskiego. No oczywiście zapoznałem się tam wstępnie z tym, co ta pani mi tam w urzędzie zaoferowała, co mi tam powiedziała, ale no mówię, ja nie jestem specjalistą, przyznaję się, że nie wiem, co to tam jest w tych wszystkich papierach i tak. No i to było to. Otrzymałem również informację od tej pani tam w Urzędzie Miejskim, że mieszkańcy w tej sprawie wtedy nie mają żadnego wpływu, bo wszystko jest w rękach burmistrza. No, to było to, co ja wtedy usłyszałem i tak. Na końcu czerwca ze strony internetowej, bo to tylko poprzez moją ciekawość i można powiedzieć takie zainteresowanie, uzyskałem informację o wydanej przez burmistrza Jarocina decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą Ubojnia Drobiu wraz z infrastrukturą gmina Jarocin, Golina, tereny inwestycyjne. Z pismem o wyjaśnienie udałem się do pana burmistrza. Dostałem umówiony za kilka dni na spotkanie. Ustaliliśmy, że zostanie uzgodniony termin spotkania z przyszłym inwestorem. Tam była mowa o lipcu, na którym mógłby dla społeczności lokalnej przybliżyć parametry planowanej inwestycji. To było to wszystko, co ja na temat Ubojni uzyskałem, jakie wiadomości co wiedziałem. Teraz, jeżeli chodzi o dalsze informacje, bardzo proszę o zabranie głosu w zastępstwie pana burmistrza, dyrektora Wydziału Rozwoju Gminy, pana Sebastiana Walczaka. Proszę bardzo. Proszę państwa, wiem, że ta inwestycja budzi, ewentualna inwestycja oczywiście budzi duże emocje. Ja tutaj z ramienia urzędu mogę mówić o faktach, jakie nastąpiły, jakie mają miejsce. Gmina wystawiła nieruchomość znajdującą się na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na sprzedaż w trybie przetargu ograniczonego do podmiotów, które uzyskają ewentualnie pozwolenie na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej. To odbywa się na zasadach, znaczy odbywa się tutaj przez strefa takich w drodze rokowań, w efekcie tych rokowań udziela takiego pozwolenia na działalność dla danych podmiotów. Przewidziany przetarg jest na tą nieruchomość na dzień 27 września tego roku. Oferty będą mogły składać podmioty, które takie pozwolenie przedstawią. W związku z tym o jakichś dalszych rzeczach będziemy mogli mówić po ewentualnym przetargu i rozstrzygnięciu tego przetargu, bo do dnia dzisiejszego jeszcze nie mamy stuprocentowej pewności, kto w tym przetargu będzie uczestniczył. No, faktem jest, że taką decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, została taka decyzja wydana dla przedsięwzięcia, które ma polegać właśnie na budowie ubojni. No tyle mogę państwu powiedzieć, takie są fakty. Ale mieszkańcy też mają coś do powiedzenia, że się nie zgadzamy. Proszę państwa, może ja teraz tutaj panie podstawowe pytanie. Co my jako mieszkańcy po rozmowach, po wiadomościach, które tutaj uzyskali, ja uzyskałem od mieszkańców, co my w tej kwestii, tej ubojni możemy tutaj zrobić? Czy rzeczywiście my jako mieszkańcy nie mamy w tej sprawie nic do powiedzenia, czy możemy coś powiedzieć? Proszę. Tutaj jeszcze po ewentualnym nabyciu przez tą firmę, która tutaj wystąpiła o te środowiskowe, decyzję środowiskową, no jeszcze będzie musiała uzyskać pozwolenie na budowę, także przed nimi jeszcze też kawał drogi. Szanowni państwa, no... Proszę mi dać dokończyć. No urząd niestety działa na podstawie przepisów prawa. Tutaj decyzja środowiskowa została na podstawie tych przepisów wydana. Zgodnie z tymi przepisami, zgodnie z ustawą. Ustawa narzuca konkretne rygory, konkretne dopuszczalne strony. Mówimy o inwestycji, która ma się zrealizować. Proszę państwa, no nie chcę się wypowiadać na temat istniejącego zakładu, który tutaj jest, ale myślę, że trzeba spojrzeć na planowaną inwestycję trochę inaczej. No, dzisiaj są inne normy, są inne wymagania, w związku z tym ta ewentualna inwestycja też będzie podlegała innym normom. Dość rygorystyczny, nawet bardzo rygorystyczny, w związku z tym no jest to też jeszcze bardziej oddalone od tutaj wsi, od zabudowań mieszkalnych. Tutaj, żeby jeszcze ewentualnie
tutaj coś w tym temacie powiedzieć w kwestii faktów, które będą następować przy ewentualnej realizacji tej inwestycji. Burmistrz podjął decyzję o budowie drogi, która będzie doprowadzona do strefy ekonomicznej. W pierwszej fazie będzie to przedłużenie ulicy Asfaltowej przy Drogudzie do drogi powiatowej. W związku z tym ewentualny transport, który miałby przebiegać z tych zakładów, byłby przeprowadzony tą drogą. Czy my nie wiem, czy mam mówić, czy... W drugim etapie jest planowane ewentualne przebicie czy przedostanie się przez tory i zupełnie przeprowadzenie nowej drogi do strefy. No myślę, że to kompletnie odciąży z istniejącego zakładu i z zakładu ewentualnego, planowanego cały ruch poza teren wsi Golina. No tutaj chyba tyle w tym temacie mogę powiedzieć, bo tyle. No czyli, że my w tej chwili jako mieszkańcy zainteresowani powstaniem tej ubojni tam na terenach inwestycyjnych, możemy się wypowiedzieć w jakiś sposób pochwalający te inwestycje, czy negująco, jak to pan dyrektor uważa? Czy może być uchwała zebrania wiejskiego? Może być, nie? Jak najbardziej może być. Tak. Uchwała zebrania wiejskiego, która... Jak ona będzie na to? No. Czy mieszkańcy, tak jak ja tam usłyszałem, to się... Nic nie mamy. Będziemy blokować drogę. Czy uchwała jest brana pod uwagę, czy nie? Uchwała jest. Teraz dojdziemy do wydawania pozwolenia na budowę. No, pozwolenie na budowę daje Starostwo powiatowe będzie wydawało ewentualne pozwolenie na budowę. W związku z tym tutaj burmistrz nie będzie miał do powiedzenia w tej kwestii. No, ale wydaliście już warunki. Znaczy, nie wydaliśmy warunków, tylko to jest decyzja środowiskowego uwarunkowania. Czyli że może taki bałagan. To jest chore normalnie. Ale rozumiem, że 27 września będzie przetarg na firmę, która ma już budowę. Będzie przetarg na sprzedaż gruntów przy specjalnej strefie. Przepraszam, to wiadomo, że jest tylko jeden oferat? Nie wiadomo. Dlatego mówię, czekamy, aż skończą rokowania. Ale wskazuje na to, że... Może wystąpić każdy o to, ewentualnie. A wystąpił jeden. Można coś powiedzieć, co nie wykluczać, może być jedyny. Ale proszę Państwa, tutaj cała ta inwestycja nie miałaby racji bytu czy możliwości, gdyby nie było wcześniej planu miejscowego z przeznaczeniem pod taką zabudowę, pod przemysł, no, dopuszczający tego typu inwestycje. W związku z tym te tereny od dłuższego czasu są na te cele przeznaczone. To nie jest wyszukanie gdzieś w polu jakiejś działki, tylko to jest teren już dawien dawna przeznaczony na konkretne cele. To nie jest wola przy pana, tylko to jest przepis prawa, który my się kierujemy i to nie zależy wydanie decyzji środowiskowej, nie zależy od dobrej woli burmistrza bądź nie, takiej władzy nie ma. Są przepisy, cała ustawa, rozporządzenia, którymi należy się kierować i tutaj chcąc, nie chcąc, w wielu przypadkach nie mamy możliwości, chociaż by się chciało, ale no niestety władza absolutnej burmistrz nie posiada. Ale nie chciałbym sprzedawać, jest właścicielem działki. Jak wie, co na niej będzie, nie musi jej sprzedawać. Jak ja mam działkę przy domu, jestem jej właścicielem i wiem, że mam powstać, nie wiem, spalarnia opon obok mnie, to nie muszę tej działki sprzedawać. A może ktoś jeszcze panu powiedzieć, bo pan powiedział, że Biernarscy nie... Powiedział pan, że nowa ubojnia będzie miała lepszy tam, nie wiem, warunek czy coś. Niech mi pan powie takie coś. Powstał Borowski. No bardzo, no ile, w roku, półtora, jest taki na wieczór smród na Wojska Polskiego, tak, Borowski śmierdzi, Biernacki śmierdzi, tak śmierdzi, następna będzie śmierdzieć, bo burmistrz widzi, mi się powiedział,
że musi być i to już będzie, a obiecał drogę, nie zrobił, ale obiecał, że smrodziarnia będzie i smrodziarnia w Golinie musi być, bo burmistrz powiedział. Czemu burmistrz nie przyjął na to zebranie? Co na to? Chodzi, że on jest na urlopie. Urlopy można przerwać, wszystko można złamać. To nie jest takie widzimisię, tylko tak ktoś wymyśli, że to będzie i koniec. A nie, na pewno sprawdzamy. Ja Państwa rozumiem, ale ja tu mogę się o faktach nie pogadać. No nie mogę się wypowiadać za burmistrza, dlaczego jest urlopie, dlaczego nie jest. Także myślę, że każdemu urlop przysługuje, urlop miał zaplanowany wcześniej. Myślę, że zebranie też nie było planowane dużo wcześniej, żeby burmistrz mógł ewentualnie odwołać. No właśnie, burmistrz wcześniej to miał zaplanować. Ale ja nie jestem tutaj od wypowiadania się, że... To przeżymy w telewizji, jak się wiadomo, no i tam nie są strony powstać, nie powstawają. Jesteśmy tacy ciemni, jak w tym świecie. Zaczynamy jeszcze pytanka, tutaj siedzę obok Pana. Czy jest możliwość niesprzedaży tej działki tej firmie? Tak. No jest. Czy jest, czy już nie ma też takiej możliwości, czy już o tym też burmistrz nie ma zadecydować? Bo przecież jeśli się nie chce jakiejś inwestycji, to nie sprzedaje się pod nią gruntu. No i dla mnie to jest normalne. Teren został wystawiony do sprzedaży, zostało to ogłoszone w fasie krajowej, zgodnie też z wszystkimi wytycznymi i wszystkimi ustawami, które do tego dotyczą. Przetarg się odbędzie 27 września. Ale mieszkańcy się nie zgodzą, też mają coś do powiedzenia. Niestety. Ale czy pan zrozumiał pytanie? Ja rozumiem pytanie, ale co ja mam panu powiedzieć? Ja mówię, że jest ogłoszony przetarg. Nie możemy tego przetargu teraz nagle wycofać. Ale to znaczy, że ludzie nie mają prawa, bo to już jest zatwierdzone. A pan mówi, że to nie jest zatwierdzone. To już zatwierdzone, burmistrz położył łapę, zatwierdził i coś najwienia, a my nie chcemy smrodu. Niech sobie burmistrz bierze ze smrodu za sobą. Niech sobie przyjdą tu mieszkać. Dokładnie. I niech smrodu mamy. Ja mogę śmierdzić, nie śmierdzić, tyle się dzieje na śmierdzie. Ale sobie kupię, czemu się nie wybuduje. Dokładnie. I sobie postawi winę i nie buduje się przy tym smroda. A nie. Grzegorz, ja bym chciał to pytanie, odpowiedzieć na to pytanie, czemu radni, ale na żadnej sesji nie było dyskusji na ten temat, bo to wszystko odbywa się na drodze urząd. Ja nie mam do ciebie pretensji, tylko chcę, żeby odpowiedział pan, wiesz, może nie wie. Możemy wywołać tą dyskusję, ale dostanę taką samą odpowiedź na sesji, jak my otrzymujemy ją tu dzisiaj, że nic nie wiadomo. A wydaje mi się, że lepiej, żeby ta rozmowa odbyła się tutaj, nawet iść na sesji, bo tu są zainteresowani. Tak, ale co my co mamy? Ale my powinniśmy tego pilnować. Jeśli Rysiu dostał jakieś pismo, może coś będzie, to jesteś radny na sesji, powinieneś to podnieść. Dobrze, na czerwcowej sesji mnie było, na wrześniowej podniosę. I dostanę, nie ma problemu, nawet cię zaproszę na tę sesję, poinformuję cię o tej sesji. I nie ale... zrobią zebranie, tu z nami zaraz. Panie dyrektorze, ja tylko panu powiem na takim przykładzie.
serce mu płacze, bo tam miał króliczki, bażanty, opiekował się tym, chodził. Dzisiaj mieszka pod lasem na działce u syna, to musiał strzelać, bo niestety nie mógł wytrzymać ze smrodu. Nie mógł nikogo zaprosić. Tak wyglądają wartości tutaj w Golinie w tej chwili, w pobliżu Ubojni. I w pobliżu drugiej Ubojni będzie tak samo prawdopodobnie. Tak jak pan dyrektor powiedział, jest zatwierdzony plan inwestycyjny tutaj dla Goliny i inwestycje tutaj powstają. A jakie powstają, to zależy wszystko właśnie od odpornika, jak inwestorów sprowadzą. Zgodnie z prawem. A ja, panie Grzegorzu, ja nie mogłem pisać ogłoszenia o zebraniu sprawy Ubojni. Dlaczego? Dlatego, że po prostu tak jak tutaj, no, nikt nie wie. Temat jest wywołany, teraz temat jest wywołany na zebraniu mieszkańców. I wtedy, i teraz możemy tutaj właśnie na ten temat podyskutować. Ja Państwa rozumiem, że każdy by chciał, żeby powstał zakład, który byłby przyjazny, który by zatrudniał dużo ludzi, nie był uciążliwy dla środowiska, dla mieszkańców. Ale proszę zrozumieć jedną rzecz, że jakby zabieganie o inwestora trwa od wielu lat i tacy inwestorzy się nie pojawiali. Pojawił się inwestor, który może tutaj wybudować. Ja mogę tylko powiedzieć, że od strony tutaj pana burmistrza przedsięwzięte wszelkie kroki, które będą zmierzały, żeby państwu ewentualną uciążliwość już istniejącą i ewentualną nową tutaj jakoś zrekompensować w związku z tą drogą. Proszę Państwa, jeśli chodzi o nowy zakład, to ewentualny nowy zakład, to na pewno nie będzie znacząco wpływał na, tak jak Państwo mówicie, zapachy z samego zakładu. Bo będzie. Ja mogę się wypowiadać, no ja Państwa rozumiem. Też bym chciał, żeby było. Czy ja jestem tylko urzędnikiem, tutaj realizujemy tylko zadania, tylko staramy się działać. Wszyscy się śmieją, że Golina śmierć, tylko wiesz, dają mi już odpowiadać na te pytania. No ja jestem urzędnikiem i z ramienia urzędu się wypowiadam na tematy, które mogę się wypowiadać. No ja. Ja zostałem oddelegowany z urzędu, żeby odpowiadać na pytania, na które jestem kompetentny odpowiadać i staram się na to w ten sposób tutaj działać. Ja mogę przedstawić to, co, jakie są plany, jakie są fakty. Jak powstanie Ubojnia, to niech Pawlicki wykupi wszystkie. No na pewno zrekompensuje, no bo ruch samochodowy jest uciążliwy. Panie dyrektorze, wypowiadam się po raz ostatni. Wie pan, jaka to jest firma? Osobiście? Wie pan, gdzie ona startowała? Wie pan, gdzie ona startowała i przegrała ją, wygnali stamtąd? Dobrze pan o tym wie. I teraz powiem panu jedną rzecz. Powiem panu jedną rzecz. Goliniacy, pamiętacie, jak szliśmy z flagami i prowadziliśmy szkołę? Teraz chyba znajdą się po mnie. I też nam mówili, że szkoły nie będzie. Jak powstała strefa inwestycyjna, to wszyscy wiemy, nie? Taki koleżeński układ, nie? Dlatego jest problem teraz z pozbyciem się tego, bo pieniądze utopione, nie? Pan mówi o drodze, która powstanie, jakiś łącznik tam od Zobudu, nie? Tam są pola pana Pawlickiego, także... Tam mogą po prostu... być, tam mogą być. Kolejne wnioski, to jest po prostu przygotowanie, żeby pozbyć się swój, zarobić dobrze na swoim gruncie, nie? To jest wszystko. Na pole pana Pawlickiego, na drogi, na wszystko się znajdzie. A na Wojska Polskiego, fach, znów jest 2018. To, co on jest burmistrzem,
obieca, billboardy. Jego priorytetem jest, nikt nie kłamie w ogóle, bo nie zrobił nic ku temu. Drogę mamy, jaką mamy dzisiaj drogę, znów przejdzie, gdzie popadało. Ścieżki rowerowej nie ma. Wyślij sobie na urlop, wiedział, że jest zebranie, urlop przerywa. Każdy może przerwać, lekarz, nie lekarz. Burmistrz można, bo też przerwać urlop. Tak jest moje zdanie. Ja mam pytanie w takim układzie. Ja mam pytanie w takim układzie, bo czy ja to dobrze rozumiem, czy źle to rozumiem. Po co jest planowana rozbudowa drogi w kierunku Potarzycy, skoro za chwilę będzie ten łącznik, tak zwany, na działkach... To nie ma jedno nic z drugim wspólnego. No ale po, to jest jakiś, przepraszam, wami... Nie, to jest droga powiatowa. To jest droga powiatowa i Potarzyca ma tę drogę bardzo kiepską. To nie ma nic wspólnego z tym, po prostu. No bo to tak wygląda, nie, tak? Nie, to ja bardzo gwarantuję. To jest następna droga, która by nie pokoju i to by nie powstawała. Czy jeszcze ktoś się chce wypowiedzieć na ten temat? Chciałem panu powiedzieć tak, że wysłałem pana tutaj jako chłopca do bicia, nie? Współczuję panu z urzędu, ale powiem panu tak, bo pan mówi, że kryteria nowych zakładów są całkiem zaoszczone. W tym zakładzie, który tu nam istnieje i zapachy robi, było na dobę 850 sztuk uboju, jest teraz 1600. Jest 1600. Jakie są zaoszczenia, że oni sobie biją ile się da, a było zapowiedziane, że może być tyle. Ja dwa dni temu wyczytałem w internecie, że w Witaszycach biznesmen znany, Grodzki, próbuje z kimś tam zrobić przetwarzanie krwi w Witaszycach, a bazował będzie na ubojni naszej tutaj drogi, bo 13,5 tysiąca na godzinę mają zabijać. Kurczaków, nie? Także co, ja mi pan chce powiedzieć, nie, że to wszystko się zamknie pod jakimś tam katolicznym drogą tego skrobu konkursu nie wywieziecie, nie? Bo myśmy się już dosyć nałykali, nie? A jeszcze, jak pan jest, to niech pan sobie tam dokładnie zapisze, że pan burmistrz, nie? Billboardy wypisuje, nie obiecaliśmy, a zrobiliśmy, obiecaliśmy, dotrzymujemy słowa, to teraz niech nie dotrzymie słowa tu z ubojnią, a niech dotrzymie słowa tego, co obiecał z Wojska Polskiego. Tak, dokładnie. Brawo! A my nie wiemy, czemu on nas unika. Choćby nawet był, to by pana wysłał, czy obojętnie kogo innego, byleby się tu nie pokazał. Na panu się boi. A jeszcze tylko dopowiem, bo jak już cały czas jadę, to zrobimy takie pospolite ruszenie, bo jak będzie ta sesja rady, to miejcie szeroko drzwi otwarte, bo my tam przyjdziemy. Kolega tutaj zmienił powiat. Ja też, panie Sotysie, mam trochę pretensji do pana. Przy całej wsi, bo pytałem się, zaprosić kogoś z powiatu? Nie, bo tylko będą takie sprawy związane z naszym funduszem sołeckim. Się okazuje, że temat wiadomo nie jest tego. Bym tu ściągnął wszystkich, bo wiem, że jest w tej sprawie stanowisko stanowcze powiatu co do tej inwestycji. Nawet starosta z tego co wiem, to chce pismo pisać do mieszkańców Gojny, bo jest obawa właśnie o nasze drogi powiatowe, nie? Co dalej. Dlatego, panie Sotysie, no szkoda, że nie ma, ja teraz tak nerwowo dzwonię, nie odbiera. Zmarzy na telefonu pan starosta, nie wiem, jak odbierze, to się powiem, bo wiem, że myśmy chyba... tam chodziło, ja nie chcę teraz tutaj skłamać, bo jest prasa i żeby jutro nie było opisywane, że coś tam nagadałem, ale chodziło o operację dotyczącą ochrony środowiska i myśmy jako powiat chyba wymagali tego. I a gmina stwierdziła, tak dobrze mówię, że to nie, niepotrzebne, coś takiego tam było. Ja tego nie chcę teraz skłamać, jeżeli to jest po prostu kłamstwo, to z góry przepraszam, a coś takiego było, nie? Szkoda, że nie ma żadnego urzędnika z powiatu, no przykro mi, jakbym wiedział, to chyba to. Jak zdążę się dodzwonić, to się dowiem jeszcze, jak dobrze telefon. Przepraszam, się jedno zebranie zrobić. No można. I zwołać wtedy burmistrza. Jeszcze Karol, powiedz mi tylko, na kiedy jest planowana ta droga Potarzyca, na kiedy? To jest projekt w tym roku, a to nie ma nic wspólnego. Nie, to jest wspólne jest tylko to, że jeżeli inwestycja tu powstanie, to nie możesz robić tam od lasu, bo tej drogi już nie będzie, zaczynają nie, stąd. To jest jakby, słuchajcie, to jest niezależne, bo to jest... Bo tej drogi już nie będzie. To nasze plany tam jakby niezależne od tej inwestycji. To tu Potarzyca ma drogę wcześniej zniszczoną. Ale ta już będzie zniszczona, to widzicie... Teściowa mi tam waruje, że ma chodniki kiepskie i tak. Nie ma nic wspólnego z tym. A na Wojska Polskiego ja panu gdę waruciła, że Wojska Polskiego jest niedobre. Ja mam takie pytanie jeszcze, to kiedy...
bo dzisiaj myślę, że informacje możemy dalej dyskutować, nie ma problemu, mamy czas, ale kiedy możemy uzyskać jakie informacje i kiedy może pan burmistrz się pojawi za tydzień, za dwa u nas, bo ja mam taką obawę, że to będzie wyglądać tak. Warunki są wydane, grunt będzie sprzedany, a powiat wyda pozwolenie na budowę, bo nie będzie odpowiednich dokumentów, które by powodowały to, że to nie może tego pozwolenia wydać. I za dwa miesiące się dowiemy, że teren jest sprzedany i pozwolenie na budowę jest wydane. Tak, bo tak będzie. I znowu nic nie będziemy mogli w tej kwestii powiedzieć. Ja bym prosił pana o przybliżenie jakiś dat i wtedy spotkanie, przecież nie ma problemu, żeby znowu się spotkać tutaj za dwa tygodnie i wszystko. Niestety nie dysponuję kalendarzem pana burmistrza, ale z tego co wiem, to jest na urlopie około dwa tygodnie około pan burmistrz jest na urlopie. Ja mogę przekazać te informacje, które tutaj usłyszę do urzędu, do pana burmistrza i no, tyle mogę w tym temacie zrobić. Czyli niewiele, tak? Oczywiście. Pismo jest za mało. Proszę państwa, to może zrobimy w ten sposób. Dzisiaj na tym zebraniu, bo mamy takie prawo, jest kworum, mieszkańcy się wypowiedzieli na temat mającej powstać ubojni na terenach inwestycyjnych. Jest możliwość podjęcia uchwały, która sprzeciwimy się powstaniu tej inwestycji w Golinie, kolejnej ubojni w Golinie. Tak by ta sprawa wyglądała. A w połowie września organizuję zebranie wiejskie, bo nie chcę tych zebrań wiejskich tak często organizować, bo to wiadomo w czym rzecz. Będzie podział Funduszu Sołeckiego na 2018 rok. Dlatego przy okazji możemy zrobić jeszcze jedno spotkanie, na które już dzisiaj, dajmy na to, zapewnimy sobie obecność burmistrza, czy tam władnych podjęciu decyzji. Dlaczego? Dlatego, że tereny pod te inwestycje, przetarg będzie ogłoszony 27 września, się odbędzie. O. Czyli, że my w czasie jako tako jesteśmy w stanie wszystko zorganizować. Nic w tej chwili naprawdę. No nie wiem, czy pan dyrektor przyzna mi rację, czy nie, ale my w tej chwili raczej nic więcej nie możemy zrobić. Ale panie sołtysie, niech to będzie burmistrz, bo on normalnie kłamie, to niech spojrzy ludziom. Ja nie mam wpływu. Ja pani powiem tylko tak. Na to spotkanie w sprawie tej ubojni, to ja w sekretariacie u burmistrza umawiałem się kilkanaście dni przed. A poprzednią sprawę, którą miałem do burmistrza, to czekałem 3 tygodnie. I o co to świadczy? Także no. Ale burmistrz sam nie wiadomo, jak burmistrz z czasem ja na to nie mam wpływu. A dzisiejsze zebranie ja bym chciał poprowadzić je dalej. Dlatego, że ten temat, no w zasadzie to jest temat rzeka w tej chwili. No. Jeżeli ktoś jeszcze w tej chwili chce się dopowiedzieć, to proszę bardzo, ale naprawdę to. Nie, tylko te 8 hektarów, nie? Tam, tylko to. A tam jest, tam cała ta strefa inwestycyjna obejmuje około 90 hektarów, nie? Ale to w tej chwili to nie jest do sprzedaży. Do sprzedaży jest tylko ten kawałek tam właśnie w strefie inwestycyjnej Walczyskiej. Panie dyrektorze, tam jest dosłownie do zabudowań dworcowych jest 400 metrów. Także nie ma żadnego kilometru. Że po prostu nie organizować zebrań wiejskich, jak nie ma burmistrza. Ale my też chcemy sobie pogadać, żeby było... Był wniosek, żeby był burmistrz. Standardem powinno być, Golina zasługuje na szacunek. Tutaj uwagę do pana dyrektora.
I czasem warto, że tak zatorowi to się mówi. Tu mieszkańcom Doliny, dlatego że pewne fakty byśmy już przerabiali i zapewnienia na to o czystości powietrza w Dolinie, proponuję sobie powiedzieć, że to jest Góralska Południe. To już nikt nie wierzy, a przede wszystkim uważam, że urząd jest nieudolny, chociażby z tego powodu, że nie potrafi wyegzekwować należne nam prawa czystości powietrza, dróg przejazdowych, nie zmienia się znaki drogowe pod firmę, a nie egzekwuje się prawa po prostu, jakie przynależne wynikają z kodeksu postępowań i innych tam praw przynależnych dla nich. Ponieważ jest, ja wrócę jeszcze do tego, ponieważ jest w Dolinie grupa osób zainteresowana faktycznie ochroną środowiska, nie mruczenie, przepraszam Państwa, nie klaskanie, tylko faktycznym działaniem. Ja już kiedyś mówiłem, jeśli komuś śmierdzi, spotkajmy się ze spławarką, idźmy zaspawajmy na przykład bramę w jakiejś tam firmie albo coś takiego. Trzeba nie otwierać! Konkretne działania, ponieważ wrócenie, na którymś z ostatnich zebrań podejmowaliśmy tutaj uchwałę i teraz pan sąd również mówił o podejmowaniu uchwały, która nie rozwiązuje sprawy o partii, o wyegzekwowaniu od pana Biernackiego właściwego parkingu, jakie wynika z litery prawa. 1500 pracowników to jest ileś tam metrów parkingu. Gdzie jest ten parking? Niech sprzedadzą. A jest, zresztą pod adresem pana prezesa to ja wiem, były propozycje zorganizowania nawet parkingu. I była uchwała. Pani Wilka też pisała tą uchwałę. Pani dyrektor wtedy była Donata Danielczyk. I gdzie jest ta odpowiedź, panie, bo sądzi się na tą uchwałę? Dlaczego pan nie wyegzekwuje? Ponieważ jeśli burmistrz, ja uważam, może możecie państwo powiedzieć, źle mówię, burmistrz nie ma czasu do nas przyjechać, to my pojedziemy do Urzędu Miasta i Gminy. Tylko biznesowi przeszkadza rozgłos, a więc tylko zła opinia, zły rozgłos powoduje, że pan mówi, że pyta się pan sołtys, pana dyrektora, jaki mamy wpływ. My mamy olbrzymi wpływ. Wiele przykładów jest w Polsce, gdzie ludzie krzykiem, postępowaniem pewną uciążliwością złożoną danemu inwestorowi spowodowali, że pan odstąpił. Najbliższą polityką chyba między innymi zamiast Dorki powstała chyba drobny jest hodowla drobny na przykład. Inwestora mieszkańcy Doliny. To nie jest 200. Ktoś tu wspomniał bardzo dobrze o tym, kiedy walczyliśmy o gimnazjum. Też się nikomu nie śniło, co my możemy zrobić i tak dalej. A się okazało, że sesja Rady Miasta została przerwana, radni zeszli pod ratusz i tam rozmawialiśmy. Gdyby teraz powiedzieć panu dyrektorowi, że sesja można przerwać i żeby to pan powiedział, to nie jest zgodne z prawem. Wszystko jest zgodne z prawem, jeśli to służy mieszkańcom Doliny. Ja zdaję sobie sprawę, że co niektórzy mogą na mnie źle patrzeć, bo między innymi ja wtedy byłem na misu pana sołtysa, kiedy dyskutowaliśmy o uboju. To ja wiem, ale również wiem, wtedy nie było głosów przeciwnych, a były 3 głosy za, było głosowanie. To też chciałem się wytłumaczyć, bo niektórzy zapominają, jak to zebranie wyglądało. Gdy ktoś ma wątpliwości, to ja mogę przypomnieć. Natomiast wracając jeszcze do tego. Ja później dokończę, a później będziemy rozmawiać. Ale może pan mamy duże zdanie. Wracając jeszcze do stowarzyszenia, której celem będzie naprawdę ochrona środowiska, bo powstała grupa taka w Dolinie, a w dalszej kolejności, ponieważ to co mówiono, w dalszej kolejności zadaniem tego stowarzyszenia, chyba tak to będzie się nazywało, która jeszcze nie ma nazwy i tak dalej, będzie próba wejścia na drogę prawną w celu uzyskania odszkodowania za wartości utraconych działek. W ten sposób można wiele, ja myślę, że tu liczę na wsparcie pana burmistrza i urzędu. Łaskawe spojrzenie, bo przecież komu jak komu, ale naszemu burmistrzowi zależy na świeżym powietrzu. A więc jeśli
wasz, czy nasz burmistrz, nie wiem jak to nazwać, jest... na Facebooka. Nasz czy wasz? No po nasz burmistrz. No nie, no to się słyszę, wasz, nie wiem, to w tym razie. Razem mówimy o panu Adamie Pawlicy. Nie mówię takiego. Kiedy... Szkoda, że go nie ma, bo byśmy przypomniał, jak walczył o Golinę, kiedy był radny. Natomiast jak jest burmistrzem, zupełnie stracił szacunek do tej miejscowości. Wtedy kilkanaście lat temu to co prawda to było, ale ja doskonale pamiętam jako radny wtedy, kiedy wchodził na drogę potyczki z panem burmistrzem Michalakiem i jego zastępcą. Ale to nieważne. W każdym razie ja uważam, że w tej chwili zebranie, nie wiem czy zrobić, ale nigdy nie zrobić bez zebrania z konkretnymi osobami. Ponieważ pan dyrektor naturalnie, no powie, ja nie mogę, i tak dalej. Robimy zebrania wtedy, pan mówi, że we wrześniu. We wrześniu pan burmistrz z góry wyjeżdża. No. To po co zebranie? No jak to? No to ja, no kiedy sobie zebranie we wrześniu? We wrześniu robi się, pan mówi, panie sołtysie, o tym, że do burmistrza nie można być. No pójdziemy razem do sołtysa, do burmistrza. A kogo się pan pyta, jak pan idzie do tego? Pan, sołtys największej miejscowości prawie po Witraszycach, pan trzy tygodnie czyta, czekał burmistrza? No przepraszam, a co pan, a co panu zrobią, jak pan wyjdzie bez kolejki i pan wyjdzie to co że drzwi? Łapie prawo. Jakie prawo? Polska bezsilność, będzie panie ciekawe. Daj mi się, proszę panu, przykład do sekretarza i słowę wstawę. Naprawdę nie trzeba się bać. Nie chodzi o strach. Także po prostu trzeba pewnymi uciążliwościami, ale to musi być zgoda wspólnie wszystkich mieszkańców, tak jak to była zgoda 15 lat temu, czy 17, dokładnie już nie pamiętam, kiedy 300 osób szło do Jarocina. Jeśli będzie zgoda, jeśli będziemy mieć pewien plan, to nikt tutaj nie wybuduje nic z tej doliny. Ale to musi być zgoda po prostu i nie mogą być to, bo pomruki tylko muszą być te spotkanie nawet bez udziału władz. Co robimy? Robimy to, robimy tak i tak dalej. Ile razy myśmy się spotykali, jak w pamiętnym walczyliśmy o to gimnazjum. Nie było wtedy burmistrza, nie było nikogo, ale coś robiliśmy po prostu. Nawet szkołę malowaliśmy. Może trzeba teraz, nie wiem, też miałem jakieś tam propozycje, ale nie chcę tutaj się narażę na śmieszność. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, nie będziemy tego tematu więcej wałkować. Ja bym proponował podjęcie uchwały, w której mieszkańcy wyrażą swój sprzeciw powstaniu nowej inwestycji w Golinie u Wojny Drogi. A przepraszam, a co tu uchwała właśnie od tej wspólnoty? Od czegoś trzeba zacząć. Ale z poprzednią uchwałą, z poprzedniego zebrania, czy dwa zebrania, co z tą uchwałą? Pani Romana Dariusz, wspominałem. Była tutaj podróżnia. Ja mam jeszcze propozycję odnośnie tej uchwały, żeby zaraz załączyć zaproszenie na następne zebranie i żeby się pan burmistrz pojawił. Jeśli nie, to się tutaj od pana urzędnika, że ma być pana Walczaka sesja w połowie września. Będę prosił, żeby to zebranie było przed sesją, bo jeśli nikt się nie pojawi, to będzie okazja, żeby iść na sesję. Tak, tak. No i to było na dobrze. Zaproszony jeden, tylko musimy przystać sobie z tego sesji. Nie ma straży miejskiej, nie będzie problemu. Ja mówię, jak to powinno według mnie wyglądać. Bo tak, jeśli przyjedzie, my nie musimy iść do Jarocina, jeśli nie przyjedzie, to my musimy. No, czyli, że tak, przygotowujemy zebranie wiejskie na pierwszy tydzień września? Tak. Musisz termin z burmistrza. No, ale mówię już. Nie, nie wyjeżdżamy na wczasy. Dlaczego? Dlatego się pytać. Przygotowujemy zebranie. A dzisiaj naprawdę ja bym chciał tę uchwałę podjąć, nie? Dlatego, że, no mówię, od czegoś trzeba zacząć, nie? To już idzie do protokołu zebrania miejskiego i... No. Jako, no, więc tutaj pan ułoży uchwałę. Sprzeciwiającą się powstaniu, no wiadomo, powstaniu nowej inwestycji u Wojny Drogi w Golinie na terenach inwestycyjnych. Kto jest za podjęciem takiej uchwały? Proszę o podjęcie. Nie, 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 nie. To jest jednoznaczne.
Jeszcze raz wizją! Kto jest za? Za podjęciem głosu. Kto jest przeciw? Nie leć za szybko. Nie leć za szybko. Nie leć za szybko. Za podjęciem uchwały wyrażającej sprzeciw mieszkańców powstaniu nowej inwestycji w Golinie Ubojnia Drobiu na terenach inwestycyjnych. Do tego musiało być takie troszkę uzasadnienia, nie? To będzie uzasadnienie. I teraz... Teraz głosuję. No, głosowanie. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Dobrze. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo.